W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o tym, jak Armia Krajowa walczyła z niemieckim okupantem. Tą historię przedstawię na przykładzie akcji likwidacyjnych, jakie Armia Krajowa podejmowała wobec ludzi niemieckiego aparatu okupacyjnego. Była dokładnie godzina 9.06 rano, 1 lutego 1944 roku, gdy Franz Kutschera, dowódca SS i policji w dystrykcie warszawskim, wyszedł ze swojego mieszkania przy Alei Róż w Warszawie i wsiadł do służbowego Opla Admirala. Auto natychmiast ruszyło i chwilę później skręciło w aleje ujazdowskie. Gdy jechało alejami Ujazdowskimi, w pewnym momencie z jednej z bocznych uliczek wyjechał jakiś samochód i stanął na środku alei Ujazdowskiej. Siłą rzeczy autokuczery musiało się zatrzymać. Chwilę później do auta kuczery podbiegł jakiś osobnik w długim płaszczu, spod którego wyciągnął stena i oddał serię w kierunku otwartego okna samochodu kuczery. Kilka sekund później zrobił to drugi osobnik w długim płaszczu. Kuczera natychmiast osunął się na siedzeniu swojego samochodu i zaczął konać. Tak właśnie wyglądała akcja likwidacyjna Franca Kuczery, prawdziwego kata Warszawy. Franz Kuczera był brygadeführerem SS, czyli generałem brygady. Zanim przybył do Warszawy, był na froncie wschodnim, gdzie znalazł się w sztabie generała Ericha von Bacha Zelewskiego, który zajmował się eksterminacją Żydów na wschodzie. Z takimi właśnie doświadczeniami Franz Kutschera przybył we wrześniu 1943 roku do Warszawy. Już po kilku tygodniach urzędowania dał się poznać z jak najgorszej strony. W mieście i całym dystrykcie warszawskim zaczął się prawdziwy terror ludności. Głównym celem tego terroru było zastraszenie ludności cywilnej. Na ulicach Warszawy coraz częściej można było obserwować egzekucje cywili. Tylko w okresie od września 1943 roku do lutego 1944 roku rozstrzelano 1763 warszawskich cywili. To właśnie z tego powodu Franz kuczera zyskał przydomek kata Warszawy i z tego powodu dowództwo Kedywu, czyli kierownictwa dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, postanowiło go zlikwidować. W akcji zlikwidowania Franza Kutschery wzięło udział 12 ludzi – którymi dowodził Bolesław Pietraszkiewicz lot. Wszyscy należeli do oddziału specjalnego Pegas. Ten oddział był oddziałem dyspozycyjnym Kedywu. W trakcie akcji zlikwidowania Kuczery zginęło jednak czterech członków Pegasa, a dwóch pozostałych zostało ciężko rannych. Jednym z rannych był sam dowódca Bolesław Pietraszkiewicz lot, który w wyniku odniesionych ran zmarł trzy dni później. Te ofiary były wynikiem strzelaniny, do jakiej doszło pomiędzy wykonawcami akcji A ochroną znajdującego się w pobliżu gmachu SS. Akcja zlikwidowania Franca Kuczery odbiła się szerokim echem w całej Polsce, wywołując prawdziwą ściekłość Niemców. Ale nie mogło to specjalnie dziwić. Zginął bowiem jeden z wysokich funkcjonariuszy niemieckiego aparatu okupacyjnego. Akcja zlikwidowania Kuczery nie była jednak jakąś zwykłą, jednostkową akcją Armii Krajowej. Była częścią znacznie większej operacji, jaką prowadziła wówczas Armia Krajowa. Tej operacji nadano kryptonim Totenkopf, czyli trupia główka. Ten kryptonim wziął się od znaku, jaki ss nosili na swoich czapkach. Operację Totenkopf zaczęto planować już we wrześniu 1943 roku, ale ostateczną decyzję o jej realizacji podjęto dopiero na początku grudnia 1943 roku. Głównym celem operacji Totenkopf miało być zlikwidowanie najgroźniejszych funkcjonariuszy niemieckiego aparatu okupacyjnego. Takich, którzy wykazali się szczególnym bestialstwem wobec Polaków albo za to bestialstwo bezpośrednio odpowiadali. Operacja Totenkopf nie była jednak pierwszą operacją likwidacyjną, jaką przeprowadziła Armia Krajowa. Takie operacje przeprowadzono już w 1943 roku. Między innymi na przełomie maja i czerwca 1943 roku oddziały KDW zrealizowały akcję C, czyli czyszczenie. Ta operacja polegała na tym, że w jej ramach zlikwidowano kilkudziesięciu niemieckich konfidentów. Z kolei na przełomie września i października 1943 roku miała miejsce operacja Topiel, w ramach której zlikwidowano kolejnych kilkudziesięciu niemieckich konfidentów. Jednak operacja Totenkopf była operacją na znacznie większą skalę. Przygotowując tą operację, Akowski Wywiad sporządził listę prawie stu niemieckich funkcjonariuszy. Dość wysoko usytuowanych w strukturze niemieckiego aparatu okupacyjnego. Na szczycie tej listy znalazł się gubernator dystryktu warszawskiego Ludwik Fischer. Tuż za nim umieszczono nazwisko wspomnianego Franca Kuczery, szefa SS i policji w dystrykcie warszawskim. Na szczycie tej listy znalazło się również nazwisko Wilhelma Koppego. Sekretarza stanu w rządzie generalnego gubernatorstwa i jednego z zastępców generalnego gubernatora Hansa Franka. Na szczycie tej listy były również nazwiska Antona Hergela, komisarza do spraw prasy w generalnym gubernatorstwie, oraz nazwisko Karla Ludwika Freudenthala, starosty powiatu Garwolińskiego. Oprócz wspomnianych funkcjonariuszy, akowski wywiad umieścił na tej liście wiele nazwisk funkcjonariuszy niemieckich więzień i aresztów, do których najczęściej trafiali Polacy. I tak, między innymi, na tej liście znalazło się nazwisko Franza Burkla, zastępcy komendanta Pawiaka, więzienia cieszącego się wyjątkowo. Złą sławą. Na tej liście znalazło się również nazwisko Augusta Kreczmana, zastępcy komendanta Gęsiówki, która była częścią obozu KL Warszał. Aby móc zlikwidować tych wszystkich funkcjonariuszy ze wspomnianej listy, najpierw akowskie sądy musiały wydać wobec nich karę śmierci w imieniu polskiego państwa podziemnego dopiero potem można było planować operację likwidacyjną a następnie przystąpić do jej realizacji tym zajmowały się specjalne oddziały Kedywu czyli kierownictwa dywersji komendy głównej armii krajowej który to pion w całości odpowiadał za walkę sabotażową i dywersyjną z niemieckim okupantem w praktyce były to bardzo niewielkie oddziały i grupy szturmowe Kedywu, które realizowały akcje likwidacyjne. Oddział Pegas, który zlikwidował Franza Kuczerę, był właśnie jednym z takich oddziałów. Zlikwidowanie Franza Kuczery na pewno było najgłośniejszą akcją likwidacyjną w czasie niemieckiej okupacji, ale były również inne głośne. Akcje likwidacyjne. Na pewno do takich akcji zaliczyć trzeba akcję likwidacyjną na Francu Burklu, zastępcy komendanta Pawiaka, którego zastrzelono 3 grudnia 1943 roku. Nie wszystkie akcje likwidacyjne od razu kończyły się sukcesem. Bardzo często było tak, że były one wobec danego funkcjonariusza wielokrotnie podejmowane. Między innymi w przypadku franca Kuchery. Pierwsza akcja na kuczerę została zaplanowana na 28 stycznia 1944 roku, ale ostatecznie do niej nie doszło. Dopiero druga akcja wykonana 1 lutego 1944 roku okazała się skuteczna. Dopiero za trzecim razem przeprowadzono skuteczną likwidację Antona Hergela komisarza do spraw prasy w generalnym gubernatorstwie. Nie wszystkie akcje likwidacyjne, pomimo wielokrotnych prób, okazywały się skuteczne. Nie udało się na przykład zlikwidować gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwika Fischera, pomimo wielokrotnych prób podejmowania akcji likwidacyjnych. Zdarzało się również tak, że niemieccy funkcjonariusze, wobec których Podziemne sądy orzekły karę śmierci, przeżyli akcję likwidacyjną, jaką wobec nich wykonano. Tak było między innymi w przypadku Wilhelma Koppego, który zdołał przeżyć akcję likwidacyjną, jaką przeprowadzono wobec niego 11 lipca 1944 roku. Pomimo tego, że nie wszystkie z tych akcji zakończyły się sukcesem, tak jak planowano, to i tak. Dorobek konspiratorów z Armii Krajowej może być imponujący. W ramach operacji Totenkopf zlikwidowano prawie 80 funkcjonariuszy niemieckiego aparatu okupacyjnego. W ramach operacji Koźba, którą prowadzono latem 1944 roku, zlikwidowano kolejnych 35 funkcjonariuszy niemieckiego aparatu okupacyjnego. Historycy szacują, że w czasie okupacji armia krajowa mogła zlikwidować co najmniej kilkuset niemieckich funkcjonariuszy. Jakby nie liczyć, to i tak znacznie więcej niż zlikwidowano ich w pozostałych okupowanych przez Trzecią Rzeszę krajach. W następnym moim filmie Opowiem Państwu o najbardziej szokujących działaniach sowieckich partyzantów w czasie II wojny światowej. To historia, o której nie mieliście okazji usłyszeć. Ten film zatytułowałem, z kim walczyli sowieccy partyzanci. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za wpłaty jak również za liczne komentarze pod moimi filmami. Zachęcam do dalszego wspierania kanału zakazane historie. Wszelkie informacje na temat możliwości dokonania wpłat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się wam mój film, udostępnijcie go znajomym. І квітніче субскрибуй.